właśnie na górze Tabor, na górze Przemienienia. Szczególne miejsce, jak tutaj każdy zresztą w Ziemi Świętej. Ale tak sobie myślę, że Tabor dzisiaj mówi szczególnie mi o tym, abyśmy skupiali się na tym, co dobre, bo apostołowie zobaczyli Boga chwale, zobaczyli Jego chwałę, zobaczyli to, co najpiękniejsze w Nim. I to ich przemieniło, to pozwoliło im przeżyć najtrudniejszy moment, moment ich słabości. I myślę, że my też powinniśmy zobaczyć Boga chwale naszego życia, kiedy dzieje się w naszym życiu dobrze, kiedy jesteśmy dobrzy, bo te momenty pozwolą nam mieć nadzieję, kiedy upadniemy w grzech, że Pan Bóg może nas wyprowadzić i może przywrócić nam tą chwałę, w której żyliśmy. Dlatego skupmy się na tym, co dobre w naszym życiu, a zobaczymy, że nam też będzie łatwiej się przemieniać nasze życie, nasze relacje drugiego człowieka. Dobrego dnia, trzymajcie się.